Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Split Second. Mamy nowy wyścig, ale ja bym chciał na chwilkę dać wstecz i zobaczyć ten pierwszy sezon. O, właśnie tutaj. Odblokowało nam się chyba... Tak jest, nowy wyścig nam się odblokował, bo zniszczyliśmy wystarczająco dużo przeciwników. I to jest elitarny wyścig za 85 kredytów, nas na samo za 50 kredytów, więc jeżeli dobrze to zrobimy, to mamy nowy samochód. I tutaj musimy wybrać Hanzo GT. To jest taka próba... Jedziemy chyba za ciężarówkami. Co tu się robiło? Wygraj wyścig z czasem. O, czasówka. Niekoniecznie lubię czasówki. No to jest, znaczy, najmniej lubię czasówki. Minuta 25 musimy mieć, żeby zająć pierwsze miejsce. No jest to najtrudniejsze zdecydowanie, bo czasy są bardzo wyśrubowane. No ale spróbujmy. Tutaj nie ma żadnych power-upów, niczego. Po prostu musimy jak najszybciej przejechać dany sektor. I chyba będą odpalane przeszkadzajki automatycznie, no właśnie. Jest to o tyle trudne do przejechania. Ale podoba mi się samochód, bardzo fajnie się jeździ. Nie wiem, czy mądrym pomysłem będzie przejechać przez stację benzynową, ale spróbujmy. Dobra, odpalili ją wcześniej, więc nie powinno mi to zaszkodzić. Tego sobie wymienimy dość gładko. I wszystko się wali, po prostu wszystko będą odpalać. What the fuck? Samolot! Za moich czasów! Samoloty latały, nie jeździły! Ostry wyścig. Ostry zakręt, znaczy się. O kurwa, no to już mogę. No to chyba będzie. Okej, drugie miejsce co najmniej. Chyba, że nadrobiłem wystarczająco dużo. Nie wiem, muszę mieć minutę 20. Dobra. To już możemy zrobić z restartuj. Źle. Nie lubię czasów. Nie lubię. A chcę mieć te 50 punktów, żeby odblokować ten samochodzik. Jeszcze raz. Mniej więcej muszę się nauczyć, gdzie są power-upy. Jeżeli teraz nam się nie uda, no to po prostu ja przerwę nagrywanie i będę tutaj jeździł tak długo, aż to zwyciężę na pierwszym miejscu. Ale czasem może to zająć wtedy dość sporo czasu. Czasem może to zająć sporo czasu, ale w lapsus, ale... Czasami można na to spędzić dużo. Stacja benzynowa, to jest dobry moment na wymienić tego autobusu. Świetnie, ten autobus nas nie interesuje. Samolot wymijamy z lewej strony. Oczywiście uda. Tak, lewa. Gadę, lewa. Okay. I dalej do przodu. Nie, czy mam lepszy czas, czy gorszy? Mam trochę gorszy czas niż ostatnio. Okej, ale tutaj dużo lepiej z zakrętu wyszliśmy. Teraz to trzeba wziąć po prawej. Super. Teraz powinno się udać. Tak! O całe 2 sekundy to dużo. Uwierzcie mi, że w tej grze sekunda to jest, tu ma znaczenie. Okej, mam pierwszy punkt. Kolejny punkt. Dzięki. Mamy nowy samochód również. Nie włączyłem sobie teraz. Super. 50 kredytów razem z 300. Elitarny wyścig za 35. Odblokowałem też nowy tryb w szybkiej grze. Nowe nalepki, jakieś, którymi nigdy się nie bawię. I odblokowany samochodzik, którym jest... Coś dziwnego. Railbug. Mohawk. Mohawk, coś takiego. Okej. I zadawa. Tu mamy wszystko całe złoto, świetnie. No, do przodu. Zmień epizod. Teraz pójdziemy sobie do tego nowego, który odblokowaliśmy. W dzisiejszym super epizodzie przeszkody będą sypać się z nieba podczas nalotu. Okej,
głosem jest w ogóle dość zabawny, bo musimy zasuwać najszybciej jak się da. W ogóle może od niego zaczniemy. Musimy zasuwać najszybciej jak się da. I tutaj sądzę, że byłby się przydał samochodzik. Taki dość bardziej wytrzymały. Może ten. Ma dobrą moc, dobry drift, ma prędkość też niezłą. Weźmiemy sobie ten nowy, sprawdzimy go przy okazji. Bo będzie ostrzeliwać nas helikopter. A helikopter dużo strzela, to po pierwsze. Po drugie, musimy nabijać punkty za omijanie rakiet. I jeżeli będziemy mieć dostatecznie wysoki mnożnik, no to zajmujemy któreś tam miejsce w przeliczniku. Mamy 3 życia generalnie. I na dole mnożnik punktów. Ok, się w ogóle teraz ustawi. Ok, całkiem przyjemnie się tym jeździ. A to są miejsca, gdzie będzie namierzane. Pierwsza salwa jest. Interesuje jest tylko pierwsze miejsce. Bezpośrednie trafienie to oczywiście śmierć. On będzie coraz dłuższe te fale dawać. O. Właśnie dlatego wziąłem też troszeczkę bardziej wytrzymały samochód. Jeżeli będziemy też za wolno jechać, to też śmierć, jest na miejscu. Nie? Szóste miejsce. Wygrywamy, kiedy automatycznie wejdziemy na podium. Było trochę głupio, stracone życie, ale mnie wypchnęło niestety. A ładny mnożnik już mieliśmy. Mam wrażenie, że jadę za wolno niestety. I nie widzę, gdzie są rakiety. Będziesz tak robić. Od tego momentu. What the fuck? Ja prawie tracę kontrolę, jak mi tak miota. Wiem, że pierwsza rakieta poleci z lewej. Prawa, lewa, prawa. Pięknie. Się udało ładnie zrobić. Nie wiem, czy się uda z dwoma życiami przejść. Te serie są strasznie długie. O, bezpośrednio praktycznie prawie nie. Pięknie, czwarte miejsce. Okej. Okay. Za blisko, mówię. Nie uda się chyba przejść. Nie lubię tych śmigłosów, jestem. Koniec. Jeszcze raz. To jest dość trudne. Chyba powinienem wziąć najszybszy samochód, wiecie? Bo tym samochodem może być ciężko, czyli swoje GT. Ja nie mam czasu, żeby się rozpędzić i unikać tych rakiet. Przede wszystkim w pierwszej kolejności za szybko i za głupio straciłem życie. Kolejna fala. Nie. Nie, ten samochód się nie nadaje. Zamknij. Albo zmień wyścig. Nie. Zamknij. Musimy jeszcze raz to zrobić. Nie na tym aucie. Nie uda mi się to zrobić na tym aucie. Zrobimy tak. Tak. I weźmy Hanzo. Przyspieszenie ma największe. Tu musi być coś szybkiego. Jeżeli będzie, to wybuchy będą za nami wtedy. A my damy radę przeskoczyć. Muszę wyprzedzić helikopter, żeby z nim jakoś sensownie walczyć. Już zupełnie duża różnica jest. Okay, widzicie? Już udało mi się tak naprawdę wyprzedzić dwie rakiety, zanim doleciały. Te wybuchy mnie tak bardzo nie miotają. Troszeczkę go szukałem.
więcej mamy takich sukcesów, tym lepszy licznik punktów. Niż więcej punktów dostajemy. Już czwarte miejsce, widzicie. Tym trudniej. Oj, teraz będzie ciasno. Ładnie. Już nawet sam zaskoczyłem. Mój Boże, co tu się dzieje? Dobra, jeszcze dwa miejsca do przeskoczenia i będzie skurczu. Świetnie. Na zakrętach się będzie trudniej robić. Słabsza kontrola. Jakie serio wyszsadzi? Znowu oszukam w ten sam sposób? Tak jest. Okej, i znowu celowy mig. Nie uda się. Udało się, nie, nie uda się. Nie udało się. Zajmuję pierwsze miejsce. Fuck yeah, wygraliśmy. To sobie zaliczyło mi na samym końcu. Musiałem się. Musiałem wypaść z toru już pod koniec. Dobra, odblokowano. Muza w tej grze też jest genialna. Wszystko w tej grze jest genialne. Szkoda, że tak mało osób gra w internecie. Pięknie. Mamy już elitarny wyścig, super. Ja sobie może teraz zrobię eliminację. Jedziemy. No i co, bierzemy nasze Hanzo. To jest fajny samochód. Bierzemy go. Ja czekam na takie inne. Ono jest takie bardzo opływowe. Wygląda troszeczkę jak Mitsubishi Eclipse z prawdziwego świata naszego. Tutaj nie pamiętam jej nazwy. Nazwy są bardzo abstrakcyjne. Oczywiście, jeżeli ktoś woli, to może przeszukać w tym układzie graficznym, ale jest to trudniejsze. Mniej się widzi. W jakichś dokach teraz. To co? Pięknie się punkciki zbiera aktualnie, więc może nawet potrzymamy od razu na czerwień. Żeby sprzątnąć wszystkich naraz. Tak tylko będzie szansa. O to właśnie chodziło. Genialne. Tak! What the fuck? O, świetnie, tu są jeszcze generalnie samoloty, które zaczynają spadać. O, ale urwa, nie zauważyłem, że tam się droga kończy. Fajnie. Ale co powiecie teraz? W tym momencie właśnie spadłem z ostatniego miejsca na pierwsze. Znaczy, skoczyłem. Połóż niszczy! What the fuck? Widzieliście jaki był mały? Spadaj, nie wyprzedziliśmy. I teraz właśnie całą moc dajemy przyspieszenie. Żyjesz jeszcze. Nie żyjesz. Coś spada, coś spada, coś spada. No, nie jest tak daleko. Nikogo nie zniszczyło? Jednak zbrakowałem. To jest sporo. O, patrzcie, ostatnio lecieliśmy górą. Nie.
mamy jeszcze jednego czerwonego power-upa. Może się uda go wykorzystać. Albo nie, więc to nie będę ryzykować. Posprzątam go teraz. To nie są wyścigi, w których można się tak beztrosko bawić troszeczkę. To jednak trzeba być skupionym. Mamy jeszcze jednego za sobą. Ale to czy ja mam większą prędkość, czy on ma większą prędkość? Ja mam większą prędkość. Pięknie, nie dogonimy już. Baba. Wow. No napiszcie w komentarzach, jak wam się podoba ta seria, jak wam się to ogląda. Mi się wydaje, że coś całkiem nieźle powinno oglądać. Rozwalić, że się do nas wyrywali w tym epizodzie, aby w ogóle dodatkowy wyścig. Pięknie. Kolejny tor odblokowany. Szkoda, że nie wyszła druga część tej gry. Ciężarówka, poważnie. Tak futurystyczny. Banditi layback. No dobra. Będziemy kontynuować. Weźmy sobie teraz pierwszy wyścig. Hanzo. Dobrze mi się tym jeździ. Mówię, wyścigówki są dla mnie najfajniejsze. Mówię, kawusi. Dzisiaj ma taką burżujską kawusię w filżaneczce. Niebieskiej. Jak ja dawno nie nagrywam. Słuchajcie, was półtora miesiąca po prostu. Mi brakuje tego trochę na taki głód nagrywania na takie oczy. Ale śliczna ma pan. Grałem ostatnio w tego Need for Speed'a najnowszego. Niby remake pierwszej części i tak dalej. Boże, jakie to jest słabe. Znaczy, grafika faktycznie piękna, ale ta gra bardzo nie ma nic sobie ze sobą do zaoferowania, to było smutne. To jest klasyczny wyścig, to nie będziemy się tak szaleć. Chętnie bym natomiast odpalił coś mocniejszego, żeby sobie pooglądać. Przy okazji, żebyście wy też mogli zobaczyć. Już mamy czerwień, świetnie. No i ściga, nieźle. Oż! Nie zdążyłem zareagować. Okej, nie odpalajcie tego. Ale teraz jak odpalę coś czerwonego, to mam wrażenie, że z miotem. What the fuck? Pięknie, ktoś sobie skrót odpalił. Tu również są power-upy, które odpalają różnego rodzaju przejścia i skróty. Nie wszystkie muszą atakować. O! Powtórka akcji, powtórka akcji! Shit, nie zdążyłem. To jest ten most, po którym ostatnio jechaliśmy. I znowu przemodelowałem trasę. Fuck! Myślałem, że było słabo. Nie, odpalam. Odczep się ode mnie. Dobra, drugie miejsce. Gdzie jest pierwszy? Tam jesteś, widać. Czy ktoś odpali statek? Statek jest drugim po czerwonym punktem. Tu się bydle się zsuwa. I to raduje wszystko na swojej drodze. Okej, trzeba go trochę posprzątać. Tam z przodu. Zaburzyłem go wystarczająco? Chyba nie. Ale spowolnił. Okej. To już jest duży sukces. Spowolnił, a my sobie na niej nabijamy. Pięknie, żem to zrobił. Wiedziałem, że zaryję sam. Masakra, jak ja głupi jestem. Coś okropnego. Pięknie, żeście się rozwalili. Zawsze to odpala pierwsza, a później wszyscy wpadają. Ten jeszcze żyje? Nie, już nie żyje. Twarda walka w tym wyścigu. Będzie chyba trzeba powtórzyć. Ostatnie okrążenie. Dzięki za radę. Odpalisz, nie odpalisz. Myślałem, że odpali może przejście. Piękne w tej grze jest również to, że tutaj jest taka masa obiektów różnego rodzaju, które można niszczyć i cała ta mapa jest bogata, po prostu niesamowicie bogata.
Okej, ale trochę i dogania. Jednak mój samochodzik ma tam jakąś szybkość fajną. No nie won. Wow, było prawie bezpośrednie trafienie. Okej, wpadliśmy na drugie miejsce, świetnie. Beznadziejny, no tak jest. Łatwo siebie samego zniszczyć. Bardzo to. Przedzimy go dzięki temu. Ho! Nie ma mowy. Nie wyprzedziliśmy. Tak! Dzięki skrótowi! Tylko dzięki skrótowi! Genialnie! O, kocham tą grę, po prostu kocham. To jest mój numer jeden, jeżeli idzie o gry wyścigowe. Drugie miejsce natomiast, powiem wam, że zajmuję grę, która się nazywa Fuel. Gdzieś się w otwartym świecie. Takimi trochę postapokaliptycznymi, też ma masę wyścigów. Chyba w największym świecie, jaki kiedykolwiek stworzono w grach komputerowych, ma 14 km kwadratowych bodajże. 14 tysięcy km kwadratowych. Jest dobry. Obłos. Pięknie. Kilka setnych sekund, go wyprzedziliśmy jedynie. No dobra, ile potrzebujemy jeszcze ich do zniszczeń? 12. No to odpalamy to, bierzemy znowu Hanzo. Wyścig główny zawsze zostawiam sobie nas na deser. Bo... Może porozwalamy wystarczająco dużo samochodów, żeby odblokować sobie ten bonusowy, a wtedy mamy szansę odblokować lepszy samochód. Ciasno się to robi. Ale urwały. Ale tę walkę robię, nie wiem, czy pięknie, drugie miejsce. Odpaliłem tylko dwa power-upy. Otrzymam na czerwonego. Pięknie. No ale dobra, i co teraz? Gdzieś go wywaliło. Jezu, gdzie jest droga? Nie widziałem, bo gdzieś jest droga. Dobra, gdzie ty jesteś, co? Spaniaku. A, wziąłeś skrót, no to daleko jest od nas. W takim razie. Rozwalisz go? Rozwalisz. Ale udało mi się chyba go zniszczyć. Tak. Pięknie. Właśnie o to chodziło. Tego pierwszego. Spuściłem na niego jakieś wielkie stalowe przęsła. Aż ten dźwięk, po prostu świst. Janych obiektów tak nadaje i uwierzenia pędu. Jest niesamowite. Dla mnie osobiście ta gra to ma 10 na 10. Właśnie przez fun. Gra wyścigowa powinna dawać zabawę, a ta daje nieprawdopodobną jej ilość. Okej. Chyba jak się rozwoju. O, za późno to zrobiłem, ale to. Okej, wymijać samoloty. Jaka szkoda. Generalnie tak grać dla psychopatów. Oj. Pięknie, trzecie krążenie, ostatnie. Lecimy. Ile fabryka dała ekstrój pędziga? Po ostrym daniu z fasolką. Genial, uwielbiam fasolkę po brytońsku, tylko że się po niej zawsze się umiera. Może do czego to doszło, gdy let's player gadał o pierdzeniu na swoim filmie.
Dobra, już się za bardzo nie możemy im pozwolić na takie odbieganie. O, centralne trafienie. Ale wyszedł z tego schowaniec. Nie! Nie wyszedł. You are so weak. Nie można mieć zamknięłej prędkości. Prawie. I papa. O. Myślałem, że sam siebie za chwilę zniszczę. Dobra, muszę naddawać. I są tuż za mną. To jest miejsce, w którym najbardziej nie lubię chodzić w drifty, bo oni to robią lepiej ode mnie. Który byłem? Który byłem? Powiedz się pierwszy. Jak mnie wyprzedził, to się po prostu chłopocie. Pochlasta. Który jestem? Wow. Ile setnych sekundy. Masakra, chcę zobaczyć czas. Czy to jest mój samochodzik właśnie ten ulubiony? Nie, tamten był pomarańczowy. Jedną setną sekundy lepszy. Pokażcie mi, ludziska, inną grę wyścigową, która daje takie emocje. Fuck yeah. Dobra, ilu tu jeszcze muszę mieć? 5 zniszczyć. Wow, moc, przyspieszenie, drift, Corbetti, GTRS. Spróbujmy. Elitarny wyścig, druga runda. Ostatnio były takie emocje, że po prostu masakra. Ponowne spotkanie z naszymi znajomymi. To Raptor Vexenil Live Torpedo The Hammer Brawling. Panowie, druga runda, ostatnio mi się udało wygrać. Te wyścigówki, które oni mają, to są samochody, którym się jeździć nie da. One są tak nadsterowne. One są bardzo szybkie, ale... Generalnie oni mają najlepsze samochody w grze, tylko są odpowiednio osłabieni w stosunku do nas. Bo gdyby nie byli, to już dawno by się przegrali. Jeden już spadł. Pięknie! Pokaz siły. Trafimy. Tu gdzieś się... Właśnie spróbujmy. Może ktoś mi tego nie odpali. Nie, on nie odpalił. Wow. Już ciężko będzie ich dogonić. To mały włos. Okej. Wow. Pomagacie. Trzecie ostatnie okrążenie.
Chyba, że spuszczę wam na głowę samolot. To by mogło się udać. O, dzień dobry panów, jeszcze dawno nie było. Trzymamy to na samolot w takim razie. Samolot jest moją ostatnią nadzieją. Właśnie to. Pięknie, pierwsze miejsce. I triumfalna muzyka. Jeszcze skrót. Ktoś chyba jeszcze się na nim rozwalił. Teraz nie straci, nie straci tej przewagi. Pięknie! Idealnie wymierzony atak i wyeliminowałem wszystkich, którzy prowadzili. Masakra! To kolejna rzecz, która mi się bardzo podoba w tej grze. Jest ona taktyczna. Ma bardzo fajną właśnie taką nutkę taktycznego zagrania, że jeżeli dobrze faktycznie odpalić tą rampę, wyczekacie, znacie trasę, wiecie gdzie co jest, to może to posłużyć na waszą korzyść. Okay, mamy kolejne 8 punktów i możemy wybrać sobie ognisty zachód. Albo możemy wybrać sobie wielki wybuch. I tutaj niestety mamy czasówkę i mamy ciężarówkę. To będzie całkiem ciekawe, więc to sobie weźmiemy. W następnym epizodzie stań oko w oko z ciężarówką kłopotów w przetrwaniu.